Witajcie, zacni ludzie. Dzisiaj zajmiemy się kwestią wiem, że nic nie wiem i kwestią nie wiem, że nic nie wiem. Ech, już sobie pewnie myślicie, co on teraz będzie tutaj odpierdzielał mnie, o czym on będzie znowu tutaj filozofował. Mm, no dobra, to już Wam mówię teraz. Z czym do Was przychodzę dzisiaj? Moi drodzy, Przychodzę do Was z taką kwestią, jak y, wiedza i niewiedza, czy też mądrość i głupota, to już sobie sami musicie sklasyfikować, jak tam chcecie. Jest taka kwestia, kwestia przedziwna, która, która mnie gdzieś tam y, zastymulowała do, 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 do nagrania tego filmu i podzielenia się trochę trochę moimi rozkminkami z wami. Co zrobić w sytuacji, kiedy człowiek, z którym masz do czynienia, nie rozumie czegoś do takiego stopnia, że jego aparat poznawczy nie jest w stanie nawet wiedzieć tego, że on czegoś nie rozumie. Brzmi czytelnie? Mam nadzieję, że tak, bo o tym będziemy sobie dzisiaj tutaj dywagować. To znaczy, ja będę, Wy będziecie słuchać i stwierdzicie, co on znowu co on znowu pieprze. Mam nadzieję, że tak nie stwierdzicie. Mam nadzieję, że moi widzowie stawiam na to, że jesteście widzami jakościowymi. Jest was mało, ale, ale rozumiecie. O tak, ale rozumiecie. Bo od jakiegoś czasu nie zależy mi na tym, żeby tutaj było dużo. Zależy mi na tym, żeby było jakościowo. Kto ma wiedzieć, ten wie o co chodzi. O tak. No i teraz tak, dobra, wróćmy do tej rozkwinki. Słuchajcie, człowiek posiadający wiedzę na jakiś temat jest w stanie dojść do momentu, w którym uzna, ma świadomość tego, że. Czegoś może nie wiedzieć dalej, nie? Że więcej czegoś nie wie, że po prostu ma świadomość, że jego, że ma ograniczenie, tak? W poznawaniu pewnych rzeczy, tak? I, I to jest jak najbardziej w porządku i uważam, że to jest, to jest właściwa droga, nie? Jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, bo kto ją wyznaczył, nie? Ale to wynika z jakiejś tam logiki, czyli po prostu, no, dochodzimy do jakiegoś momentu, kiedy wiemy. Tylko tyle, ile jesteśmy w stanie pojąć, więcej nie wiemy, nie? I, co jest najważniejsze, mamy tego świadomość. Problem jest wtedy, kiedy niewiele wiemy, a wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo, i nie mamy tej świadomości, że możemy wiedzieć niewiele na jakiś temat. W tym momencie, jak słyszycie, co ja mówię, to się Wam wydaje absurdalne, nie? Że to jest w ogóle, no jak tak może być? No a wyobraźcie sobie, że tak jest. Pewne badanie, które zostało opublikowane w 1999 roku. Jest to e, tak zwany efekt duninga krugera czy też krugera Duninga, gdzie badacze Dunning i Kruger e, no doszli do takiego wniosku, e, poczytajcie sobie na ten temat, wygooglujcie sobie, No nie będę teraz w szczegółach wam tego przytaczał, e, doszli do takiego wniosku, badacze, że ludzie do takiej pełnej prawidłowości, o zależności nawet, że ludzie o... Małej wiedzy w danej dziedzinie, bardzo często przeszacowują swoje, y, swoje możliwości y, i wydaje im się, że, 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 że wiedzą bardzo dużo, a tak naprawdę nie wiedzą nic albo niewiele wiedzą. A z drugiej strony ludzie posiadający dużą wiedzę w jakiejś dziedzinie, no, nie doszacowują, tak jakby, swoich możliwości. Nie? To jest bardzo dziwna zależność. Ktoś, kto wie więcej, nie do, końca, nie do końca jest o tym przekonany, albo nie jest pewny tego, że, 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 że wie, A ktoś, kto mało wie, czy tam niewiele, czy nic nie wie, jest bardzo pewny siebie, że wydaje mu się, że wie bardzo dużo, nie? bardzo dziwna taka zależność, i w tym miejscu chciałbym, chciałbym takim cytatem rzucić właśnie jednego z autorów, Davida Duninga. Jeśli jesteś niekompetentny, nie możesz wiedzieć, że jesteś niekompetentny. Umiejętności, których potrzebujesz, by wyprodukować dobrą odpowiedź są tymi samymi umiejętnościami, których potrzebujesz, by rozpoznać, czy rzeczywiście była dobra. No właśnie. I to jest, tak jak mówiłem na początku, ten problem. Nie wiem, że nic nie wiem. Oto cała, cała ta rozkmina dzisiejsza, no jak to zrobić, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że się po prostu czegoś nie wie. Bo zobaczcie, jakie mogą być konsekwencje tego, że się tej świadomości nie uzyska na jakimś, w jakimś tam stopniu, i będziemy dalej przekonani i pewni, że my po prostu coś wiemy, nie? I stąd się też wzięło to powiedzenie: Nie wiem, ale się wypowiem, nie? Ile sytuacji w swoim życiu mieliście, w których ktoś, mając bardzo małe pojęcie na jakiś temat, najwięcej na ten temat się wypowiadał, nie? Każdy gdzieś tam w swoim życiu, pewnie, gdyby tak z ręką na sercu przyznał, to pewnie każdy gdzieś tam gdzieś tam takie coś popełniał. Uważam, że nie ma w tym nic złego, dopóki nie uświadomimy sobie, że no dobra, może warto by było zrewidować swoje przekonania i swoje poglądy. Czy oby na pewno wiemy tyle, ile nam się wydaje, że wiemy? Czy mamy? Wystarczająco dużą wiedzę w jakiejś dziedzinie, obojętnie jakiej teraz, to nie, nie ma znaczenia, żeby no, wypowiadać się w roli, w roli kogoś, kto wie, nie, bo bardzo często możemy komuś wyrządzić krzywdę w taki sposób, że będziemy pretendować na eksperta w jakiejś dziedzinie, a okaże się, że to jest właśnie nic innego, jak typowy, typowy właśnie efekt. Dońka Krugera, kiedy z braku wiedzy podajemy błędne, fałszywe informacje w danej dziedzinie i ktoś te informacje może wykorzystać no, w zły sposób i komuś się może stać krzywda, no nie wiem. Damy komuś instrukcję na przykład jak ma nie wiem, jak ma pływać, gdzie na przykład nie potrafimy pływać, a będziemy to jest oczywiście jakiś tam banalny, może, może zły przykład, ale taki mi wpadł do głowy. Damy komuś instrukcję jak ma pływać, nie umiejąc pływać, no i ktoś posłucha nas, no bo dojdzie do wniosku, że my chyba w tym temacie jesteśmy ekspertami, bo bardzo dużo mamy do powiedzenia na temat pływania. No się okazuje, że, że my gówno wiemy na temat pływania, a po prostu z jakichś tam przyczyn postanowiliśmy się wypowiedzieć na ten temat, no i ktoś sobie to wziął do serca, skoczył do wody i się utopił. Na przykład, no nie wiem, no, może być tak. Nie mówię, nie mówię, że to jest dobra analogia, dobry przykład, no ale kto wie, może się tak stać. Ja się przyznaję, że ja też no, mam sobie sporo do zarzucenia, jeżeli chodzi o różne, różne kwestie, gdzie zabierałem głos w kwestiach, których, których nie do końca rozumiałem. Nie? Jeszcze z takiej pozycji, że mogło paść takie wrażenie, że ja, ja wiem. Oczywiście kogoś, kto ma prawdziwą wiedzę w jakiejś dziedzinie, no to nie da się tym oszukać, nie? No bo gdyby nie te osoby, no to tak naprawdę no to już, już w ogóle nie byłoby wiadomo, czy ktoś to, co ktoś wie, to jest prawda, czy nieprawda, no bo ludzie po prostu zmyślają. No to co tu dużo mówić? No nazywajmy rzeczy po imieniu. Ludzie, ludzie zmyślają, chcą, chcąc w ten sposób wywrzeć wrażenie... Na innych, że posiadają wiedzę, nie? No tak jest. No i pojawia się teraz ten kłopot, że ci ludzie nie robią tego specjalnie, tylko im się po prostu wydaje, że wiedzą coś w jakiejś dziedzinie, na jakiś temat, a tak naprawdę oni nie posiadają ani wiedzy w tej dziedzinie, ani nie posiadają nawet. Odpowiednio rozwiniętego aparatu poznawczego, żeby mieć świadomość, że nie wiedzą. I to jest. Moi drodzy, przerażające. Wiedzieć tak mało, że aż brakuje tej wiedzy, żeby wiedzieć, że się nie wie, nie? No brzmi to tak pokrętnie trochę, ale mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. No i cóż, po co ja to wszystko mówię? Po co zawracam wam w ogóle dupę tymi tymi rzeczami? Po to, żeby może wzbudzić jakąś tam czujność na, na, na te kwestie, że nie zawsze ten, z kim rozmawiamy, chce nas okłamać i oszukać w jakiejś tam dziedzinie, prezentując jakąś tam wiedzę, tylko może po prostu ktoś jest, ktoś cierpi na, na taki syndrom, że przecenia swoje możliwości i nawet nie wie tego, że że czegoś nie rozumie. No nie rozumie tego, że nie rozumie, nie? Brakuje mu tego. No i, no i w takiej sytuacji, no to wiecie. Cytując klasyka, z głupkami lepiej nie dyskutować, nie? I chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że nie, nie umniejszy, że nie odebraliście tego tak, że jak tu chcę komuś umniejszyć, a siebie gdzieś tam postawić na jakąś, nie wiem, jakieś tam miejsce. Nie, ja, ja też się uważam za, za człowieka, który wie bardzo mało. Ale cieszę się z jednej strony, że mam świadomość, że, że czegoś nie wiem, nie? i to, to mnie bardzo cieszy. No i o, o, oddam to tym, którzy wiedzą mnie. Oczywiście nie będziemy teraz dyskutować, co to znaczy wiedzieć, co to znaczy nie wiedzieć i tak dalej, bo ja mówiąc, używając dzisiaj słowa wiedza, no to już zakładam, że mówimy tutaj o dogłębnym zapoznaniu się z informacjami podróżnymi różnymi kątami czy też posiadaniu wiedzy praktycznej, nie? To wszystko się łączy, łączy w jakiś tam zasób wiedzy na dany temat, nie? Zakładając, że taki zasób wiedzy ktoś ma no to szacunek, ale fajnie jakby właśnie była świadomość, że można nie mieć wiedzy a może się nam wydawać, że ją mamy, no i nie, nie wiemy tego, że, że tej wiedzy właśnie nie mamy, nie? Dobrze by było po prostu zadać sobie to pytanie. Słuchaj, kurczę. Czy ja na pewno wiem w danym temacie wszystko? Czy ja na pewno wszystko rozumiem? Czy może być, czy może się tak zdarzyć, że ja nie wiem tego, że nie wiem, nie? Teraz tak się zastanawiam, czy wy w ogóle zrozumieliście, o czym wam tutaj mówiłem? I nie dlatego, że brakuje wam wiedzy, albo wasz aparat poznawczy jest nie rozwinięty, tylko czy ja po prostu nie cierpię na, na efekt Duninga krugera i mi się może wydaje, że ja mówię to w czytelny sposób, ale ja nie wiem, że ja w ogóle mówię do was w tak zagmatwany sposób, że wy tego nie jesteście w stanie zrozumieć, nie? Może w tej całej rozkmince to ja jestem tym, który najbardziej cierpi na, na to, o czym mówiłem przed chwilą. Może tak być. Nie potwierdzam, aczkolwiek... Nie zaprzeczam. Trzymajcie się do następnego cześć.